Przez stulecia uważaliśmy, że sen służy nam do ładowania akumulatorów. Ten pogląd zaczyna się zmieniać. Gdyby sen nie miał znaczenia, byłby to jeden z największych błędów ewolucji. Śpiący mózg, uważany kiedyś za pusty ekran, okazał się sprawnie działającą maszyną. Podczas snu mózg jest niekiedy bardziej aktywny niż na jawie. Na całym świecie naukowcy próbują rozwikłać tajemnice snu. Mogą one zmienić nasze życie. To, co dzieje się podczas snu, pozwala na to, co dzieje się na jawie. Nazywam się Jennifer Gardy. Zapraszam Was do udziału w zdumiewającej wyprawie. Niesamowite. Od grania Chopina do zabawy kukiełkami. Od miasta, które nigdy nie śpi, do izolowanej komory w Colorado. Ruszamy w podróż, by dowiedzieć się, dlaczego śpimy. Co nauka wie o śnie? Na wsi w Niemczech działa wyjątkowy ośrodek badawczy. Tutejsi naukowcy jako pierwsi odkryli, że sen służy nam nie tylko do gromadzenia energii. Dr Niels Rattenborg od 10 lat prowadzi w Instytucie Maxa Plancka badania nad snem. Czyni to w sposób nietypowy, gdyż bada nie ludzi, lecz ptaki. Ptaki świetnie się do tego nadają, gdyż w ich śnie występują podobne fazy jak u ssaków, w tym także ludzi. Wszystkie zwierzęta śpią, lecz tylko u ptaków występują fazy snu wolnofalowego i REM, jak u nas. Dlatego dr Rattenborg bada bernikle kanadyjskie. Pomogły mu zrozumieć, jaki wpływ na sen miała ewolucja. Chcę, bym zademonstrowała jego odkrycie. Widzi pani te śpiące bernikle? Proszę się do nich podkraść. Na pozór proste zadanie. Śpiące ptaki i sprytny człowiek. Patrzą na mnie. Okazało się, że nie tak łatwo je zaskoczyć. Gdy podchodziłam, budziły się i oddalały. Poddaję się. To niemożliwe. Niektóre znów zasnęły. Według doktora Rattenborga, bernikle uciekały przede mną dzięki cudownemu darowi ewolucji. To jednopółkulowy sen wolnofazowy, który występuje także u wielorybów, fok i delfinów. Podczas gdy jedna półkula mózgu czuwa, a odpowiadające jej oko jest otwarte, druga półkula śpi i drugie oko jest zamknięte. Zdaniem doktora Rattenborga ta niezwykła zdolność dowodzi, że to, co dzieje się w śpiącym mózgu, ma wielki wpływ na życie na jawie. Nie tylko on tak uważa. Dr Sabine Seehagen często spędza więcej czasu w drodze niż w laboratorium na Uniwersytecie Ruhr w Bochum. To dlatego, że przedmiot jej badań przez większość czasu śpi. Niemowlęta śpią do 16 godzin dziennie, budząc się tylko na godzinę lub dwie. Badania nad ptakami wykazały, jak ważną rolę odgrywa sen.
Doktor Zeehagen chce sprawdzić, czy pomaga dzieciom lepiej zapamiętać to, czego się nauczyły. W ciągu pierwszych lat życia dzieci bardzo dużo się uczą i szybko rozwijają. Interesowało nas, czy jedną z funkcji snu jest usprawnienie procesu zapamiętywania. Doktor Zeehagen daje Moritzowi zadanie, w którym musi on zapamiętać trzy powiązane ze sobą etapy. Bierzemy pacynkę, pokazujemy, jak zdjąć jej rękawiczkę, jak nią potrząsnąć i znów nałożyć. Doktor próbuje w ten sposób uruchomić proces zapamiętywania. Hipokamp leży głęboko w korze mózgowej. Tam zakodowane i przechowywane są wspomnienia. Kora nowa to zewnętrzna struktura mózgu. W niej powstają skojarzenia między wspomnieniami. Doktor Zeehagen i jej asystentka Carol dają jednakowe pamięciowe zadanie kilkorgu dzieciom. Potem niektóre z nich nie śpią, a inne, jak Moritz, ucinają sobie drzemkę. Dla doktor to okazja, by sprawdzić, co robi śpiący mózg z przyswojonymi sobie właśnie informacjami. Jeżeli sen naprawdę pomaga utrwalić wspomnienia, tylko dzieci, które zdrzemnęły się zaraz po nauce, będą pamiętały zadanie z rękawiczką. Te zaś, które poszły spać później, wszystko zapomną. Carla jeszcze nie spała. Tak jak wszystkie dzieci, ma 90 sekund na powtórzenie czynności, które widziała wcześniej. Nie pamięta jednak żadnego z trzech etapów. Jonah także nie spała. Przed rozpoczęciem badań nie wiedzieliśmy, w jakim stopniu sen pomaga niemowlętom w zapamiętywaniu. Ciekawe, że dzieci, które nie poszły spać, nie pamiętały pokazywanego im wcześniej zadania. Na drugim końcu miasta mały Moritz właśnie obudził się z 4-godzinnego snu. Teraz jego kolej. Od razu bierze się do dzieła. I powtarza zadanie. Doktor Zeehagen przebadała w ten sposób ponad 200 niemowląt. Rezultaty były takie same. Dzięki temu dowiedzieliśmy się na temat dzieci zdumiewających rzeczy. Przed kilkudziesięciu laty wielu wątpiło, czy u niemowląt w ogóle wykształciła się pamięć długotrwała. Nasze badania wykazują, że sen odgrywa fundamentalną rolę w przyswajaniu sobie poznanych informacji. Dla niemowląt bardzo ważne jest ukształtowanie pamięci długotrwałej, z której będą mogły później korzystać. George Coe, jak przystało na studenta Uniwersytetu Harvarda, ciężko pracuje.
Próbuje się nauczyć trzeciego skerca Chopina, lecz brak mu czasu. W tym tygodniu byłem bardzo zajęty. Jutro występ, a ja nie miałem czasu poćwiczyć. Widzi proste rozwiązanie. Pewnie się dziś nie położę. Będę pracował aż do świtu. Lecz skoro dzieci potrzebują snu, by przyswoić sobie zdobytą wiedzę, może to samo dotyczy dorosłych. Jen, usiądź tutaj. Takie pytanie zadaje sobie dr Robert Stigegold. Jeden z głównych światowych badaczy snu. Chcę odkryć, jaką rolę w zapamiętywaniu odgrywa sen, więc przygotował zadanie badające procesy uczenia się i sprawność motoryczną. To uproszczona wersja trzeciego skerca Chopina. Cztery palce lewej ręki połóżcie na klawiszach pierwszym, drugim, trzecim i czwartym. Powtarzajcie sekwencję 4, 1, 3, 2, 4. Zaczynacie razem. Start. Potem wykonamy to zadanie jeszcze raz. Jednak tylko ja pomiędzy próbami będę spać. Sprawdzimy, która z nas poczyniła większe postępy w szybkości i dokładności. Trudno uwierzyć, że jedna przespana noc pomoże mi nauczyć się sekwencji i wykonać ją szybciej. Jutro się okaże. Jest już ranek. Jemai powtórzyła zadanie wczoraj po południu. Kolej na mnie. Przekonamy się, kto zrobił większe postępy. Zobaczymy. Najpierw wyniki Jemai. Podczas drugiej próby bez snu nie zrobiła żadnych postępów. Ze mną jest inaczej. Bardzo zwiększyłaś tempo. Doszłaś do 23. Zrobiłaś wielki postęp. To dotyczy nie tylko naukowców i uczniów. Wszyscy nieustannie się uczymy. Za każdym razem, gdy uruchamiamy samochód, uczymy się, jak długo trzeba przekręcać kluczyk i jak mocno naciskać pedał gazu. Zdobywamy wiedzę przez cały czas i nawet o tym nie wiemy. Kiedy po nauce idziemy spać, nasz mózg utrwala poznane informacje, więc potem łatwo możemy je odtworzyć. Im bardziej zagadnienie jest skomplikowane, tym większą korzyść daje sen. Gdy śpimy za mało, wiedza się nie utrwala. Jeżeli w noc po nauce się nie wyśpimy, zmarnujemy potencjalną korzyść, jaką daje sen. Nawet jeśli przez resztę tygodnia będziemy się wysypiać, ważna jest pierwsza noc. Musimy więc spać każdej nocy, inaczej tracimy wszystko, czego się nauczyliśmy. Nie tylko ja odniosłam korzyść. Georgeko, zamiast ćwiczyć całą noc, poszedł spać. Według doktora Stigegolda zrobił dokładnie to, co powinien. Gdy mówię ludziom, jak wiele uczymy się podczas snu,
Uważają, że to sprzeczność, coś niemożliwego. Tymczasem nasz mózg robi to, do czego przygotowała go ewolucja. Według mnie, właśnie kiedy śpimy, uruchamia najbardziej wyrafinowane procesy pamięciowe. Skoro sen pomaga nam się uczyć, naukowcy z Colorado zaczęli się zastanawiać, czy może mieć także wpływ na to, ile jemy. Gdzie lepiej przekonamy się, po co nam sen, niż w mieście, które nigdy nie zasypia? Jeżeli chcemy poświęcić trochę snu, by zdobyć coś cenniejszego, zróbmy to w Las Vegas. Jednak nie tylko tutaj dokonujemy takiej zmiany. Niestety nie zdajemy sobie sprawy, że możemy stracić coś dużo bardziej wartościowego niż kilka dolarów. Scott Kilgore jest profesorem psychiatrii, a także podpułkownikiem Armii Amerykańskiej. Kiedy leczył żołnierzy, którzy wrócili z frontu, zdał sobie sprawę, że dzięki nim może zajrzeć do świata snu. Podczas badań nad snem większość naukowców skupiała się na czasie reakcji i procesach poznawczych. A co z wyborami? Czy mam teraz zrzucić bombę, pociągnąć za spust, czy też nie? Takich decyzji nie podejmujemy na zimno, jak komputer. Chciałem się dowiedzieć, jak brak snu wpływa na funkcjonowanie emocjonalne człowieka. Okazuje się, że uczucia nie popychają nas do podejmowania złych decyzji. W większości wypadków pomagają wybrać właściwie. Codziennie dokonuję tysięcy wyborów, na ogół intuicyjnie. Moją intuicją kieruje specjalny rodzaj pamięci, pamięć emocjonalna. Każde przeżycie mózg zapamiętuje jako pozytywne lub negatywne. Pomaga mi to podczas późniejszych wyborów. W starych odcinkach serialu Star Trek Spock w trudnych sytuacjach zawsze podejmował decyzje w sposób logiczny. Był jak komputer. Nie pozwalał, by emocje wzięły nad nim górę. Kirk natomiast kierował się wewnętrznym przeczuciem i wydawał właściwy rozkaz. Doktor Kilgore pragnął zajrzeć do wnętrza mózgu i przekonać się, jak powstają te wewnętrzne przeczucia, czyli pamięć emocjonalna. W tym celu przeprowadził eksperyment. Ja też mu się poddam. Tym razem to, co się wydarzy w Las Vegas, nie pozostanie w Las Vegas, a wszystko dla dobra nauki. Są cztery talie kart. Twoim zadaniem jest wygrać jak najwięcej pieniędzy, jak najmniej przy tym tracąc. Mam 100 dolarów. Nikt nie powiedział mi, że dwie talie przynoszą wielkie wygrane, lecz jeszcze większe straty. Dwie pozostałe zaś dają małe wygrane i małe straty. Muszę polegać na wewnętrznym przeczuciu. Pomaga mi podjąć właściwą decyzję. Zobaczymy. Dobrze mi poszło. Wygrałam 1200 dolarów. To twój poziom wyjściowy. A teraz proszę iść i się zabawić. Nie ma sprawy. Czas na bezsenność. A
Nieco ponad 100 lat temu ludzie sypiali przeciętnie 9 godzin na dobę. Dziś mniej niż 7. Noc w Las Vegas doprowadzi mnie do stanu, w którym większość z nas już tkwi. Zapewni poważny niedobór snu. Jennifer, zasypiasz? Proszę nie spać. Dzień dobry. Jak się czujesz? Szczerze mówiąc, jestem bardzo zmęczona. 9 w skali 1 do 10. Może wyszłaś za mąż? Nie. Po 24 godzinach bez snu czas powtórzyć eksperyment hazardowy. Witajcie, starzy przyjaciele. Tym razem z trudem śledzę talię kart i choć bardzo się staram, nie potrafię się skupić. Wczoraj wygrałam $1,200, dziś straciłam 800. Byłam do niczego. Powody tego kryją się w brzuszno-przyśrodkowej korze przedczołowej. Tam pamięć emocjonalna łączy się z rozumowaniem, wpływając na podejmowanie decyzji. Zwykle ten ważny obszar mózgu jest bardzo aktywny, jednak po dobie spędzonej bez snu po prostu się wyłączył. Nie jest aktywny, więc nie może skłonić emocji do pokierowania myślami i decyzjami. Nasze sądy stają się zaburzone. Nie znamy prawdziwej odpowiedzi i dokonując wyboru, nie możemy polegać na wewnętrznym przeczuciu. Nie umiałam wczuć się w talię. Zdolność połączenia emocji i podejmowania decyzji została zaburzona. Doktor Kilgore odkrył, że tak samo zachowują się ludzie, którzy na skutek udaru doznali uszkodzeń w tej części mózgu. Brak snu działa więc niemal jak czasowe uszkodzenie mózgu? Tak, ale dobrze przespana noc odwraca ten proces i można wrócić do poziomu wyjściowego. To dobrze, bo ten poziom bardzo by mi się przydał. Chciałabym tam wrócić. Według doktora Kilgora istnieje bezpośredni związek między snem i systemem zmian emocji, który kieruje naszymi decyzjami. Na razie nie rozumiemy wszystkiego. Jednak z dotychczasowych badań wynika, że skrócenie snu nawet o 2 godziny zmienia pracę mózgu, wpływając na inteligencję emocjonalną i podejmowanie decyzji. Światła zgasną za 3, 2, 1. Od 2,5 roku ochotnicy na Uniwersytecie Colorado żyją w czymś w rodzaju biosfery. Przez 2 tygodnie śpią, jedzą i pracują w laboratorium odciętym od świata zewnętrznego. Wszystko, co robią, każda drzemka i posiłek, jest starannie monitorowane i mierzone. Zaczynamy. Eksperyment wymyślił neurobiolog dr Ken Wright. Skoro brak snu działa jak tymczasowe uszkodzenie mózgu, być może zakłóca też inny system, ten, który kontroluje, ile jemy. Na świecie 1,5 miliarda dorosłych, 150 milionów dzieci w wieku szkolnym i 43 miliony dzieci młodszych ma nadwagę lub otyłość. A ponad połowa dorosłej populacji nie przesypia nawet 7 godzin na dobę. Sprawdzam, co słychać. Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze. Dr. Wright umieścił ochotników w komorze odizolowanej od świata zewnętrznego. Chce sprawdzić, czy pozbawienie snu będzie miało wpływ na ich wagę. Przez tydzień grupa mogła spać 9 godzin na dobę i jeść tyle, ile chce.
Czas jednak na radykalną zmianę. Sen ochotników zostanie skrócony prawie o połowę. W następnym tygodniu będą spali tylko 5 godzin na dobę. Dzień dobry, Jake. Good morning. Hey, Chris. Jak się dzisiaj czuje uczestnik badania? Po skróceniu ochotnikom czasu snu o połowę następuje zmiana w ilości spożywanego przez nich jedzenia. W ciągu ostatnich 4 dni obserwujemy coś ciekawego. Zapotrzebowanie na jedzenie wzrosło i jedzą więcej. Nie tylko w czasie posiłków. Ochotnicy spożywają także dużo więcej przekąsek. Po obiedzie jedzą więcej niż podczas posiłków w ciągu dnia. Spożywają więc 4 posiłki dziennie zamiast 3. Doktora Wrighta najbardziej zdziwił wpływ braku snu na 2 hormony, które regulują, ile zjadamy. Grelina i leptyna to tak zwane hormony głodu. Grelina zawiadamia mózg, że czas na posiłek. A leptyna informuje, że organizm zgromadził już odpowiednie zasoby energii i powinien przestać jeść. Brak snu powoduje zaburzenia w układzie regulującym naszą wagę. Gdy ochotnicy zaczynają jeść więcej, odpowiednie poziomy greliny i leptyny zawiadamiają mózg, że czas przestać. Jednak ta wiadomość do niego nie dociera, a ochotnicy tyją. Po 5 dniach skróconego snu przytyli po 800 gramów. Kiedyś uważano, że sen jest po to, abyśmy mieli energię i jasno myśleli w ciągu dnia. Niestety, gdy ludzie śpią zbyt krótko, także więcej jedzą. Wiadomo już, że brak snu może spowodować przyrost wagi. Ludziom się zdaje, że rezygnacja ze snu to drobiazg. Jednak nie zawsze zdają sobie sprawę z długofalowych konsekwencji tej decyzji. Oprócz senności mogą pojawić się u nich choroby serca i otyłość. Sen reguluje wagę ciała i wpływa na podejmowanie decyzji. Czy ma też wpływ na inną ważną, kontrolowaną przez mózg funkcję, czyli marzenia senne? Naukowcy próbują odkryć, jaką rolę odgrywają one w życiu na jawie. Doktora Antonia Zadre sny fascynowały przez całe życie. Od zarania dziejów ludzie są ciekawi, skąd biorą się sny, co decyduje o ich treści i czy mają jakieś znaczenie. W życiu śnimy przeciętnie przez 52 tysiące godzin, czyli przez całe 6 lat. Doktor Zadra uważa, że w szerokim oceanie snów kryje się klucz do ich funkcji. By jednak odkryć tajemnice snów, musiał znaleźć drogę do ich świata. Pomogły mu w tym osoby takie jak artysta James Simon. James wraz z niemal setką innych ochotników tworzy niezwykłą grupę śniących doktora Zadry.
We śnie mam świadomość, że kruk instynktownie może rzucić się człowiekowi do oczu. Doktor Zadra zebrał i ocenił 10 tysięcy zdumiewających snów. Odkrył, że kobiety częściej niż mężczyźni mają koszmary i że śnimy o różnych rzeczach. Kobiety o związkach międzyludzkich, a mężczyźni o katastrofach. Dowiedział się też, że w snach odbija się nasze samopoczucie. Im więcej tam negatywnych emocji i agresywnych interakcji z występującymi postaciami, tym mniej czujemy się szczęśliwi i większą mamy skłonność do depresji. Doktor Zadra odkrył, że sny nie są przypadkowymi i chaotycznymi opowieściami, za jakie większość z nas je uważa. Jeżeli przyjrzymy się snom, dostrzeżemy w nich pewien porządek, a także związki między ich treścią a tym, co dzieje się w naszym życiu. Zarówno Antonio Zadra, jak i Robert Stigegold uważają, że w powiązaniach między snami a życiem na jawie kryje się wskazówka do poznania ich funkcji. Kiedy śpimy i śnimy, pojmujemy znaczenie tego, co wydarzyło się w ciągu dnia. Według doktora Stigegolda dzieje się tak dzięki interakcjom zachodzącym w śpiącym mózgu. Gdy zasypiamy, zebrane w ciągu dnia wspomnienia przepływają z hipokampa do kory nowej. Tam łączone są z innymi wspomnieniami. Kora nowa jest szczególnie aktywna, kiedy śnimy. W pierwszej fazie REM kora nowa wysyła hipokampowi informacje. Och, coś podobnego zdarzyło się w zeszłym miesiącu. Tym samym zawiadamia go, że te szczegóły są nieważne albo ważne. Mówi też hipokampowi, co ma zrobić z tą informacją. A jednocześnie sprawdza, jak wszystkie wspomnienia do siebie pasują. In the neocortex, seeing how things fit together. Doktor Stigegold chciał potwierdzić, że sny pomagają nam łączyć wspomnienia po to, by nadać im znaczenie. W tym celu przeprowadził serię eksperymentów. W jednym z nich uczył grupę ludzi, jak przejść przez labirynt. Potem połowa uczestników ucięła sobie drzemkę. Tego samego dnia cała grupa jeszcze raz przeszła przez labirynt. Ci, którzy spali, szybciej znaleźli wyjście. Doktora szczególnie zainteresowały osoby, które nie tylko spały, lecz także śniły o labiryncie. Dotarły one do wyjścia 10 razy szybciej. Obecnie wiemy już, że sny stanowią odbicie procesów zachodzących w śpiącym mózgu. Gdy śnimy, jesteśmy świadomi i zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz mózg tworzy różne historie. Zupełnie jakbyśmy oglądali na ekranie montaż filmowy. Lecz to, co tam widzimy, wydaje się dziwne. Elementy łączą się ze sobą inaczej niż na jawie i nie wiadomo, dlaczego są poprzestawiane. Pewne rzeczy się powtarzają. Zupełnie jakby mózg podczas snu próbował dopasować do siebie zgromadzone informacje. Według doktora Stigegolda, mój śpiący mózg nadaje znaczenie temu, co mi się przydarzyło. Doktor Zadra uważa, że jeśli odkryję istniejące w sennym chaosie prawidłowości, dowiem się czegoś o swoim stanie psychicznym. Przed spotkaniem poprosił, bym prowadziła dziennik snów. Zapisywałam je przez 6 tygodni. I had a chance.
Przeczytałem opisy snów i spróbuję określić ich treść pod kątem pojawiających się tam osób, scenerii i interakcji społecznych. Doktor Zadra wie o mnie niewiele. Jednak na podstawie snu o cieknącej róże od razu odgadł, że staram się naprawiać problemy. Rozlana woda to nie twoja wina, jednak wciąż odłączasz rurę, przynosisz ręczniki, wycierasz wodę. Starasz się zminimalizować szkodę lub zapanować nad nią na tyle, na ile to możliwe. Doktor Zadra uchwycił też, że martwię się o swój wygląd i o wartość mojej pracy. Zwłaszcza jedna informacja bardzo mnie zaskoczyła. W prawie połowie snów pojawiają się odwołania do zwierząt. To znaczy, że przejmujesz się ich losem. Nie chodzi tylko o własnego psa czy kota, jeżeli je masz. Dobrostan zwierząt jako takich jest dla ciebie czymś bardzo ważnym. To niewiarygodne, aż się wzruszyłam. Zdumiewające. Rzeczywiście mam kota i psa, które bardzo kocham. Kocham wszystkie zwierzęta. Coś nadzwyczajnego. Myślę, że dzięki temu eksperymentowi Jen bardziej teraz docenia moc snów, a także porządek i znaczenia, jakie możemy w nich odnaleźć. Istnieje związek pomiędzy tym, jak ludzie funkcjonują i jak się czują, a treścią ich snów i pojawiającymi się w nich prawidłowościami. Skoro śpiąc możemy wejść do tajemniczego świata marzeń sennych, może uda nam się również rozwiązać jedną z największych zagadek mózgu. Co noc wszystkie gatunki na Ziemi zapadają w sen. Dopiero teraz zaczynamy jednak rozumieć, jak ten powtarzający się rytuał reguluje niemal każdy aspekt naszego życia na jawie. Mimo to pewna kwestia wciąż wymyka się naukowcom. Jest to czysto biologiczna funkcja snu. Neurobiolog Jeff Eilef i zespół z Uniwersytetu w Rochester zwrócili uwagę na dziwną właściwość białka wywołującego chorobę Alzheimera. Białko zwane beta-amyloid mózg wytwarza przez cały czas. Kiedy czuwamy, jego poziom w mózgu rośnie, a kiedy zasypiamy, spada. Pytanie brzmi, dlaczego tak się dzieje? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, dr Eilef zajrzy do wnętrza śpiącego mózgu. Mamy bardzo silny i wyspecjalizowany mikroskop. Za jego pomocą możemy przez czaszkę zajrzeć do mózgu człowieka. Tak wygląda śpiący mózg. Doktor Eilef widzi skomplikowaną sieć naczyń krwionośnych, które dostarczają komórkom substancje odżywcze i tlen. Jednak dzieje się tam coś dziwnego. W nocy mózg zaczyna się zmieniać. Coś dzieje się w samej tkance. Komórki glejowe mózgu się kurczą. Doktor Eilef uważa, że jego zespół trafił na trop, który pozwoli poznać jedną z największych tajemnic mózgu. Sposób, w jaki się on oczyszcza. Nasze ciało, tak jak do rzeczy rzeki, zależy od układu krążenia dostarczającego miliardom komórek substancje odżywcze. Jednak komórki te wytwarzają także produkty szkodliwe. W rzece muł osiada na dnie. W naszych ciałach naczynia limfatyczne zbierają substancje toksyczne i przenoszą je do narządów takich jak wątroba, gdzie usuwane są z organizmu. Jest jednak narząd, do którego naczynia limfatyczne nie docierają. To mózg. Jak się więc oczyszcza?
Dr. Iliff uważa, że ma to związek z tajemniczymi zmianami, jakie zachodzą w mózgu podczas snu. W ciągu dnia chronią go opony, między którymi znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy. Jednak w nocy płyn przepływa przez mózg. Za pośrednictwem sieci naczyń krwionośnych płyn dociera do każdego zakątka mózgu. Dla doktora Iliffa to prawdziwy przełom. Płyn przepływający naczyniami krwionośnymi przez tkankę mózgu dokonuje czegoś zdumiewającego. Wypłukuje toksyczne cząsteczki z pomiędzy jego komórek. Nie da się wykonać wszystkiego w ciągu dnia. Porządki odbywają się w nocy. W ten sprytny sposób jeden układ wykonuje dwa zadania. Odżywia mózg, a potem oczyszcza go z substancji toksycznych. To wyjątkowe, niespotykane w żadnym innym narządzie. Jest to system czyszczący, coś w rodzaju mózgowej zmywarki. Dr. Iliff i jego zespół jeszcze nie zakończyli badań. Wciąż otwarta jest kwestia beta-amyloidu, białka, od którego zaczęli swoje poszukiwania. Ten szkodliwy produkt gromadzi się w mózgach osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Na początku badań dr Iliff stwierdził, że poziom beta-amyloidu wzrasta w mózgu w ciągu dnia i spada w nocy. Teraz wie dlaczego. Gdy śpimy, mózg wypłukuje szkodliwe białko. Co mówi to panu na temat choroby Alzheimera? Proces ten może być powiązany z zaburzeniami obserwowanymi u ludzi cierpiących na chorobę Alzheimera. Pogorszenie jakości snu i okresów jego trwania prowadzi do gromadzenia się w mózgu coraz większych ilości beta-amyloidu. Jeżeli mózg w czasie snu się nie oczyszcza i nie pozbywa toksycznych substancji, może to prowadzić do rozwoju schorzeń, takich jak choroba Alzheimera. Dopiero teraz zdajemy sobie sprawę, jak wiele zależy od śpiącego mózgu. Sen stanowi w życiu sprawę podstawową. Jest ważny dla całego organizmu. Ma wpływ na wszystko. To, co dzieje się w mózgu podczas snu, pozwala na to, co dzieje się na jawie. Cudowna moc czuwającego mózgu byłaby niemożliwa bez tajemnic śpiącego mózgu. Podczas snu nadajemy znaczenie naszemu życiu. To nadzwyczajne.